Next race is moments from getting underway now. It's the next A final, this time for the lightweight women's pair. Four boat lineup here: Hungary, Germany, USA and Italy. A przed nami kolejny finał, a tym razem będzie to rywalizacja w dwójkach bez sternika wagi lekkiej kobiet. Lane one, we've got Hungary's Reka de Bronte and Sorolta Papp doubling up here. They're also racing in the double later in the weekend. Janneke Koldlin and Marie-Christine Gerhardt for Germany in lane two, making their debut at this regatta. Sarah Maietta and Caroline O'Brien for the USA in lane three. And then completing the field, Maria Zerboni and Bianca Laura Pelloni for Italy in lane four. They're rocketing out of the blocks already. A quick start there across the field. Tough to choose an early leader, but goodness me, Hungary went up over 50 strokes a minute. What a fast start. O medale w dwójkach bez sternika wagi lekkiej kobiet powalczą na torze numer 1 reprezentantki Węgier. Tor numer 2 to Niemki, na torze numer 3 Amerykanki, na torze numer 4 reprezentantki Włoch. So they're getting right into this race, 200 meters in, and it's looking like another good start here for the Americans, Robert. Yeah, Sarah Maietta and Caroline O'Brien for the USA have just begun to squeeze ahead after about 250 metres. As you said, Pete, very high rates of striking off the start. And in fact, the Italians are still at 44, ahead of Hungary at 43. When I say that the USA have settled to 40, it makes it seem quite pedestrian. I guarantee that any spectator sliding up and down the ergo slide at that sort of rate will feel absolutely shattered. But we're talking about easing into a cruising speed here. The USA lead, Germany second, then Italy and Hungary. Proszę Państwa, kolejny bieg, w którym do rywalizacji zgłosiło się mniej niż 6 osad. W tym wypadku 4 osady walczą o tytuł Mistrza Świata w wioślarstwie do lat 23. Po 500 metrach na prowadzeniu Stany Zjednoczone. Jest to nowa osada, która w tym roku po raz pierwszy debiutuje na międzynarodowych regatach. Na drugiej pozycji w tej chwili płyną Niemki na torze drugim. Well, as we heard earlier, Dobronte and Papp, the Hungarians, are doubling up in the lightweight double. In fact, they've already raced once today. That was in the D final. And fortune didn't go their way on that occasion. They finished 20th overall in the competition. I rather suspect they might be rueing their decision to double up, but they've only had a few hours rest before here they are, the A final, the race for medals here in the lightweight women's pairs. But Maietta and O'Brien, two students, respectively at Boston University, Georgetown University, making their international debut at FISA international events, forging ahead, maintaining that edge over Koldlin and Gerhardt for Germany. Proszę Państwa, Stany Zjednoczone przed Niemkami, Włoszkami i Węgierkami. Tak wyglądały wyniki biegu testowego dwa dni temu. Dzisiaj po 600 metrach wyścigu finałowego to na razie Stany Zjednoczone przed Niemkami, Włoszkami i reprezentacją Węgier. Proszę Państwa, Węgierki są to doświadczone zawodniczki. W zeszłym roku startowały one wprawdzie w czwórce podwójnej. Tutaj dzisiaj próbują swoich szans w dwójce bez sterniczki wagi lekkiej. Na razie ta zmiana nie gwarantuje żadnego medalu. W tej chwili płyną one bowiem na czwartej pozycji, tracąc do prowadzących Amerykanek już ponad 40 metrów. Proszę Państwa, osady zbliżają się do linii 1000 metrów. Wciąż Amerykanki przed Niemkami i Stanami i reprezentacją Włoch. Jednak Niemki zmniejszają teraz trochę przewagę Amerykanek. W tej chwili już tylko 10 metrów różnicy między tymi dwoma osadami. Tylko 50 metrów brakuje osadom do wpłynięcia na linię 1000 metrów. Proszę Państwa, Amerykanki płyną najwyższym tempem. W tej chwili tempo 35-34, teraz nieco zmalało do 33. Jednak one wciąż utrzymują przewagę. Niemki rozglądają się, patrzą, widzą, że niewiele im brakuje do tych płynących na torze trzecim Amerykanek. The USA maintaining a lead of about one boat length ahead of Germany. Caroline O'Brien there in the stroke seat. In fact, she's stroking it on bow side, and the Americans have drifted right over to the
Lane boys immediately to their left. They've been warned by the umpire continuously to get back on station and are continuing to do so because they're at risk of interfering with the Italian crew, which is several meters, about 30 meters, I suppose, astern of their lane. But they don't see any signs of correcting. No, the umpire's happy again. That's good news. Also good news for the U.S. supporters. Maietta and O'Brien continue to lead. The Germans made excellent use of the second quarter. I thought they were playing catch-up. Koblin and Gerhardt, two more athletes making their international debut here, but they haven't made any impact on that lead for the USA. 2.75 seconds was the margin at the halfway mark. Italy still in the bronze medal slot, Hungary out of the running. Drodzy Państwo, dobre wieści dla amerykańskich kibiców. Amerykanki wciąż na prowadzeniu, już z coraz większą przewagą w tym wyścigu. W tej chwili ponad 20 metrów przewagi nad płynącymi na drugiej pozycji Niemkami. Na trzecim miejscu wciąż Włoszki. Szlakowa w tej osadzie w 2015 roku startowała w dwójce podwójnej wagi lekkiej. Znowu mamy do czynienia ze zmianą podwójnych wioseł na wiosło pojedyncze, jednak w tej chwili płyną one na trzecim miejscu. 4 days ago, these four pairs raced their race for lanes, a preliminary race to determine who would draw the favoured centre lanes. The USA proved the fastest pair on that occasion on Thursday, but I suspect the time differential, massive time, 52 seconds across the field. Very difficult to know how hard they were trying because with only four crews taking part, the lane draw is relatively unimportant. But the USA proving their fastest is once again increasing their margin. They've extended a further 5 meters or so ahead of Germany, who look secure in the silver medal slot ahead of Italy and Hungary. 400 meters to go. Amerykanki jeszcze przyspieszają, już zwiększyły swoją przewagę do 30 metrów. Płyną także z największą prędkością 4,3 metra na sekundę. One chcą pokazać, że to one dominują w tej konkurencji, że nie mają sobie równych. Looks like the USA are going to occupy the top of the medal table on their own, at least for the time being, Pete. Yeah, it's amazing stuff this, Robert. I don't know what they're feeding them there, but it's incredible. There'll be three gold medals on the trot if they can cling on to it. Sarah Maietta and Caroline O'Brien looking so good out in front here. They're building with every stroke. They're up to 35, and they're increasing their margin on Germany as they come into the last 200 meters. What a stunning race for this young American pair. Drodzy Państwo, trzeci finał A i po trzecie złoto płyną Amerykanki. Jeżeli tak dalej będzie to wyglądało, to reprezentanci Stanów Zjednoczonych będą musieli zamówić jakiś specjalny transport, by przewieźć szlachetne kruszce, które wywalczą tutaj w Poznaniu. W tej chwili na drugim miejscu płyną reprezentantki Niemiec, a na trzecim miejscu dającym brąz Włoszki. They've even got a sprint in them. They go up to 36. Caroline O'Brien taking them up another pip. That caused a bit of a wobble when they did it a few strokes ago. They've recovered it. They're back in the center of their lane, avoiding those boys. They're looking good for the championship title win here. Coming into the line, they're still leading and building on Germany, who are looking so good for silver. Hungary looking pretty safe for bronze. Last three or four strokes for the USA. Sarah Maietta and Caroline O'Brien, they are going to be the under-23 champions in the lightweight women's pair. They cross the line for the gold medal here. 2 to 3 lengths of clear water ahead of Germany's Koblin and Gerhardt coming in for silver medal. They're looking so comfortable there across the line. They've got a length of clear water ahead of Zerboni and Palloni of Italy for the bronze medal. What a stunning race from those three boats there. And just coming into the closing stages, Hungary coming in for fourth place. No i tak jak powiedziałem przed momentem, Amerykanki zwyciężczyniami finału A w rywalizacji dwójek bez sternika wagi lekkiej kobiet. Złoto dla Stanów Zjednoczonych, srebro dla reprezentantek Niemiec, brąz dla Włoszek, no a Węgierki na czwartym miejscu. Results are in for that A final, the lightweight women's pair, won by the USA in 7:43.62, which, by the way, is a new world championship best time for the lightweight women's pair, set here today by Sarah Maietta and Caroline O'Brien. Silver medal Germany, bronze Italy, fourth Hungary.
victory ceremony for the 2018 World Rowing Under 23 Championships Poznań Lightweight Women's Pair. Ceremonia wręczenia medali Mistrzostw Świata do lat 23 w wioślarstwie Poznań 2018 w kategorii dwójka bez sternika wagi lekkiej kobiet. The medals will be presented by... Medale będą wręczane przez... FISA Council Member... Członka zarządu FISA... Algirdas Razlanas, accompanied by... W towarzystwie... Member of the Organizing Committee... Przedstawiciela Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw pana Jerzego Sołowieja. Winners of the bronze medal. Zdobywcy brązowego medalu. Italy! Reprezentanci Włoch. Italy represented by Bianca Laura Pelloni. And Maria Zerboni. Winners of the silver medal. Zdobywczynie srebrnego medalu. Germany! Germany represented by... Reprezentantki Niemiec. Marie-Christine Gerhardt. And Janneke Kolblin. Winners of the gold medal and 2018 World Rowing Under 23 Champions. Zdobywczynie złotego medalu i tytułu Mistrza Świata do lat 23 w wioślarstwie. The United States of America! The USA represented by... Reprezentantki Stanów Zjednoczonych Ameryki. Caroline O'Brien. And Sarah Maietta. Ladies and gentlemen, the national anthem of the United States of America. Panie i panowie, proszę o powstanie. Hymn narodowy Stanów Zjednoczonych. Acknowledge all of our medalists. Drodzy państwo, prosimy o oklaski dla medalistek tej konkurencji.